Witam serdecznie. Niestety przegrywamy spotkanie z Lechią Tomaszów Mazowieckiej 3-2. Najbardziej boli to, że po takim dobrym spotkaniu nie zdobywamy nawet jednego punktu. Mecz na naszych zasadach. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po zespole z Tomaszowa Mazowieckiego. Bardzo dobra realizacja założeń, bardzo dobra gra zespołu. Tutaj znów po raz kolejny jest zasada, że zawodnicy rezerwowi wznoszą nasz zespół zdecydowanie wyżej. Bardzo dobre działania w ofensywie zmienników, co było widać przy bramce na 2-1 dla naszego zespołu. Piękna asysta Konrada Rudnickiego i jeszcze lepsze wykończenie Mikołaja Misiaka. Niestety nie dowozimy tego zwycięstwa, tracąc jeszcze dwie bramki pod koniec spotkania, po dwóch notabene pięknych uderzeniach zawodników z Tomaszowa. Traktujemy tą porażkę jako mocną lekcję. My się cieszymy z debiutów na poziomie trzecioligowym kolejnych młodych zawodników. Dużo pracy przed nami i tutaj zespół z Tomaszowa pokazał nam, nad czym musimy mocno pracować. Cieszymy się przede wszystkim z jakości, którą wnieśli zawodnicy rezerwowi. Dzięki nim mogliśmy znów funkcjonować na naprawdę wysokim poziomie do końca tego spotkania. Mamy nadzieję, że w następnych meczach utrzymamy tą jakość przez całe 90 minut, dając radość nam, ale również i naszym kibicom. Dziękuję.